Wiesz, wyciągając z tego koszyka czarów, z tych pudełek, te książki, to najpierw widzimy co? Widzimy okładkę. Okładkę, którą opracowała, nie tylko okładkę, ale całą tą książkę przygotowała do druku, złożyła graficznie pani Iwona Dufej. Wielkiego serca artystka. Ona wiedziała dokładnie, o czym jest ta książka. Nie tylko to, że przeczytała, ale wyczuła ten nastrój, tego ducha tej książki. I to jest to, ta kamienista, istotą tego jest ta kamienista droga Camino. Camino to jest droga. Ten w pewnym momencie pojawiający się krzyż. To są niezwykłe wydarzenia na trasie Camino. Ale mówimy o ludziach, o tych wszystkich, którzy to robili. No, tworząc książkę oczywiście był korektor Michał Donda, bardzo pryncypialny pan, bardzo sympatycznie pracujący przez wiele dni i nocy. Przygotowywał również tą książkę do druku. Była też drukarnia Marka Kornasza Nowa Printy, która wydała tą książkę w taki sposób. I była moja Miluszka, która mnie wspierała cały czas przy tych wszystkich poczynaniach związanych z książką. Od momentu, kiedy zacząłem się szykować do Camino i potem. A teraz opowiadam tutaj o wszystkich tych, którzy też tworzą tą książkę. To są wszyscy, których spotkałem na tej trasie. Niezwykłe postacie, niezwykłe. Nigdzie i nigdy nie mamy tyle czasu, ile na Camino, żeby poświęcić go sobie lub drugiej osobie. To jest tajemnica Camino, które przyciąga. Tam mamy czas na to, żeby posłuchać, porozmawiać, przyjrzeć się, przemyśleć, sobie zadać wiele pytań. To jest chyba tajemnica Camino i to, co przyciąga. Dobrze by było, żeby każdy, kto idzie na Camino, tak właśnie je przyjmował. Wiesz, trzeba się otworzyć. Jeżeli pójdziesz na Camino spięta i czująca, że tylko twoje przemyślenia, które wyreżyserujesz, przygotujesz, są ważne, to będziesz słuchać siebie i to jest za mało. Trzeba być otwartym na to, co wpływa. Camino jest ponadczasowe. To wszystko, co się dzieje na Camino, to nie dzieje się teraz, w tej chwili. To się w czasie, to kiedyś tam zdarzyło, ale ty odbierasz to teraz. To jest nadzwyczajne, to trudno opowiedzieć językiem fizyki, ale czasoprzestrzeń jest czymś na Camino, na całej tej drodze do Compostela jest czymś, czego opowiedzieć się tak łatwo nie da. To trzeba po prostu poczuć. Spróbowałem o tym opowiedzieć, jak to było. Ja myślę, że powodem, dla którego Jakub, apostoł Jezusa, tam poszedł w tę stronę świata, do Celtów, do druidów, do tych profesorów, do tych nauczycieli tamtych plemion, on też, jego przyciągała ta jakaś tajemniczość tamtego miejsca i to, że spotka tam wielu fantastycznych ludzi. Jaką ja spotkałem? No, ze znanych, Gaudiego spotkałem, Hemingwaya spotkałem, spotkałem świętego Franciszka, który szedł tą samą trasą na Bosakę i naśmiewał się po drodze ze mnie, że ja niosę plecak ważący 12,5 kilo, a on tobołek, szedł na Bosaka, z tobołkiem. Właśnie. Tak. I mówił, że jego cały bagaż ważył 2 kilo. No to... Ładnie powiedziałeś również o intencjach, które zebrałeś. Powiedziałeś coś takiego, że bez intencji pielgrzym niesie pusty worek. Tak. Intencje. Tutaj książka się właściwie zaczyna od intencji, chociaż to jest na tylnej okładce napisane tutaj. Ale zwykle zaczynamy książkę od tego, że zerkamy, o czym ona jest. Ta książka jest w gruncie rzeczy o intencjach, o niezwykłych losach ludzi, o ich prośbach, o ich błaganiach, o radościach, o podziękowaniach, tym wszystkim, co chcą zanieść Panu Bogu i korzystając z tego, że idzie pielgrzym tam, do grobu apostoła Jakuba, a tam jest ten wielki, 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 noszący dym. Bufamero. Czy Bufameiro. On huśtając się idzie aż pod niebo i ten dymek z tymi wszystkimi intencjami tam płynie prosto do Pana Boga. Czyli tak naprawdę nie idziesz sam. Idziesz z tymi ludźmi, z ich intencjami. Oczywiście. Ta samotność fizyczna
nie jest samotnością duchową. Tam jest nas pełno, wielu. Trzeba tam pójść, żeby to zobaczyć.